Dzisiaj pokażę Wam, jak urozmaicić Wasze skillsy z piłką. Chcesz rozpocząć żonglerkę z piłką w sposób niekonwencjonalny i efektowny? Szukasz może jakiegoś ciekawego pomysłu na rozpoczęcie swojego wejścia trików z piłką? Chcesz, by Twoje komba miały ten dodatkowy smaczek? Dzisiaj zobaczycie nie 3, nie 5, ale aż 6 sposobów na podbicie piłki od ziemi. Cześć, ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle, a razem ze mną nauczycie się freestyle futbolu. Pierwsze podbicie z tego odcinka to takie proste naprowadzenie piłki na drugą nogę. Futbolówka dzięki sile uderzenia odbija się od nogi i leci do góry. Połóż słabszą nogę około 20 cm od piłki. No plus minus, nie musisz przykładać linijki. Powinna ona leżeć luźno, ale stabilnie. Nie przesuwaj jej w trakcie podbicia, pamiętaj o tym. Potem drugą nogą za pomocą podeszwy przeciągnij mocno piłkę po ziemi w kierunku stojącej stopy. Wygląda to podobnie jak to wykonuje dłonią, czyli to musi być takie zgarnięcie piłki mocne po ziemi w kierunku drugiej nogi. Jak piłka wturla się na stopę, to odbije się ona do góry. Zrób to dynamicznie i z wyczuciem. Obierz sobie odpowiedni kąt. Piłka powinna się odbić od wewnętrznej strony stopy i jak trafisz w odpowiednie miejsce, bez problemu wykonasz to podbicie. Podbicie numer 2. Jest to podbicie piłki, które bez problemu wykona każda początkująca osoba. Jeśli dobrze się do tego zabierzesz, nie będziesz potrzebować do tego jakichś dłuższych treningów. Stań tak, byś miał piłkę między palcami u stóp. Dynamicznym ruchem złącz swoje stopy tak, by po drodze duże palce u stóp weszły pod piłkę. Jest to bardzo proste zagranie i na pewno fajnie Ci to urozmaici rozpoczęcie wykonywania kapek. Lecimy do trójeczki. Podbicie to nawiązuje lekko do podstawowego triku blokowego we freestylu, jakim jest slap. Jest to bardzo łatwy podrzut, który polega na przeciągnięciu piłki wzdłuż łydki. Jeśli chcesz zobaczyć dokładny poradnik do slapa, to zrobiliśmy takowy dokładny filmik instruktażowy, jak wykonać ten trik. Link znajdziesz w karcie po prawej stronie lub w opisie filmu. Po wykonaniu slapa dołóż odbicie piętą i mamy świetne podbicie piłki. Pamiętaj, by przy odbijaniu piłki piętą zadzierać palce do góry, jakbyś chciał dotknąć palcami piszczeli. Wtedy robi ci się napięcie większa dostępna powierzchnia do odbicia piłki w sposób kontrolowany. Zobaczmy, co kryje się pod numerem 4. Zagranie numer 4 również w jakimś stopniu opiera się na umiejętności wykonywania slapa, więc przypominam jeszcze raz, poradnik do slapa znajdziecie w linku w opisie lub w karcie. W przypadku tego podbicia nie wykonujemy pełnego slapa, lecz po drodze puszczamy piłkę. Zamiast wykonywać pełny ruch za piłką w kierunku łydki od zewnętrznej strony nogi, wykonaj po prostu ruch do góry i puść piłkę. Pozwól, by leciała po twojej lewej stronie, potem jest ten moment, byś odbił piłkę w kierunku ziemi za pomocą prostego podbicia. Zrób to na tyle mocno, by piłka odbiła się od ziemi na tyle wysoko, byś bez problemu mógł opanować ją do kapek. Pamiętaj, byś patrzył się na piłkę, obracając się za siebie. Robiłem to podbicie, jak miałem 11 lat, więc czemu ty nie miałbyś się tego nauczyć teraz? No właśnie. Czas na następne podbicie. A zagranie numer 5 to jest już powoli coś trudniejszego. By zrobić takie podbicie za pomocą pięty, obierz najpierw taką pozycję, jaką widzicie na ekranie. Piłkę masz przed sobą, prawa noga na piłce skierowana w lewą stronę. Teraz przenieś ciężar prawej strony na piłkę, lecz nie stój na niej całym ciężarem swojego ciała. Musi być jakiś nacisk na piłkę, ale nie przesadź z tym. I tak jak to Wam pokazuję, przeturlaj dynamicznie piłkę pod swoją stopą i zrób to na tyle mocno, by po położeniu stopy na ziemię, piłka z impetem odbiła się od Twojej pięty i podbiła się do góry. Musisz położyć stopę na ziemię bardzo szybko i sztywno trzymać całą nogę. Mocno pociągnij całą piłkę za pomocą podeszwy, a potem pięty. No dobrze, chcecie coś trudniejszego? Chcecie? No to proszę bardzo. Zauważyliście w ogóle, co się stało? No dobrze, przyjrzyjmy się temu w zwolnionym tempie. Już mniej więcej rozumiesz? A teraz wytłumaczę Wam, jak to zrobić. Przede wszystkim, spróbuj najpierw wykonać dwie podstawowe rzeczy do tego podbicia. To podbicie jest ono bardzo proste. Przyciągasz po prostu piłkę za pomocą podeszwy, po czym wykonujesz wyskok z drugiej nogi. I ogarnij takie odbicia od ziemi. Kiedy te podstawy nie będą Ci sprawiać większych trudności, spróbuj połączyć te rzeczy, tworząc takie oto podbicie. Przyciągnij piłkę za pomocą podeszwy do swojej lewej nogi, potem tą lewą nogą wykonaj wyskok, kierując piłkę na prawą nogę, czyli tą, którą przyciągnąłeś piłkę.
Jest to szybkie i dynamiczne podbicie. Bardzo efektowne, bardzo fajne, no i dosyć trudne. Musisz trochę dłużej potrenować, ale to nie znaczy, że to nie jest wykonalne. No i to było 6 podbić, 6 efektownych i ciekawych sposobów podniesienia piłki z ziemi. Napiszcie numer podbicia, który najbardziej Wam się podobał, z którym macie pewne trudności, jeśli chcecie zadać pytanie, jak je zrobić. Śmiało piszcie, jeśli będzie taka możliwość, to Wam pomogę i odpowiem na Wasze pytanie. Jeśli chcecie pokazać nagranie, jak robicie triki z piłką, chcecie zadać więcej pytań albo pochwalić się, co teraz wyczyniacie z piłką, wejdźcie na tę grupę, tu się Wam wyświetla Just Freestyle, hashtag JF. Tam jest całe nasze społeczeństwo freestyle'owe, tam się spotykamy i tam się dzielimy swoimi trikami i dajemy sobie radę. Ja jestem tam aktywny często i komentuję Wasze trikasy. A jeśli Ci się spodobała taka bluza z tym naszym zacnym logiem, z zacnym przekazem, jeśli chciałbyś należeć do Just Freestyle Teamu, to nie tylko takie bluzy, ale i również wszelkiego rodzaju koszulki o takich, takich i takich wzorach znajdziecie w naszym skromnym sklepiku internetowym, link macie w opisie. Pamiętajcie o naszym hashtagu Just Freestyle Team, oznaczajcie swoje akcje freestyle'owe właśnie tym hashtagiem. W przyszłości ukaże się ciekawy materiał z wykorzystaniem tych trików, które zahashtagowaliście właśnie Just Freestyle Team albo Just Freestyle, albo to i to, no jak wolicie. No i słuchajcie, umiecie już aż 6 podbić, jeśli jeszcze nie umiecie wykonywać kapek po tych podbiciach, szybko zerknij do naszego poradnika jak robić kapki. Po nauczeniu się kapek ucz się kolejnych trików, znajdziesz mnóstwo poradników na tym kanale. Obserwuj, szukaj, oglądaj i po prostu trenuj. Dzięki bardzo, dzisiaj uczył Was Brzezik, Eldo.